Witaj, Kościele. Dobrze jest być razem z wami. Dobrze jest być w obecności ludu Bożego. I wiecie, jest to dla nas przywilej, że możemy uczestniczyć w waszej uroczystości. Jest to przywilej dla mnie i dla mojej żony. Cieszymy się tym, że wy się cieszycie. I wiecie, to jest tak, chcielibyśmy oczywiście przekazać wam pozdrowienia od całej Naczelnej Rady, od biskupa Marka Kamińskiego. Chcielibyśmy przekazać też od wszystkich zborów w okręgu życzenia takiego Bożego błogosławieństwa i dalszego wzrostu, abyście wzrastali, abyście się mogli cieszyć i radować, bo wszystko to, co robicie, jest piękne. Wszystko. Jestem pod wrażeniem waszego uwielbienia, które wskazuje na Chrystusa, bo Chrystus jest centralną postacią. My jesteśmy tutaj ze względu na Niego. Wszystko, całe nasze życie toczy się wokół Chrystusa. Nic innego nie może nam Go przesłonić i nie powinno nam przesłaniać, tak jak Chrystus. Cieszę się, jestem pełen uznania dla waszego pastora, że szanuję starszych, tych ludzi wcześniej urodzonych, którzy położyli swoje życie, swój czas, swoje pieniądze po to, żeby Ewangelia była głoszona. Słowo Boże mówi, że zasadzeni w domu pańskim jeszcze w starości przynoszą owoc. I to jest piękne, że Kościół jest kościołem pokoleniowym, że można zobaczyć i tych wcześniej urodzonych, i pełnych sił mężczyzn i kobiety, ale też i młodzież, bo oni też przynoszą siłę. Tak się zastanawiałem, bo poproszono mnie o to, aby tak to nazwano, żeby to było nabożeństwo, żeby to było kazanie okolicznościowe. I wiecie, no przy takich uroczystościach zawsze jest takie kazanie bardzo piękne, bardzo fajne, ale wasz pastor, którego sobie bardzo cenię, który jest moim przyjacielem, mogę tak powiedzieć, dzisiaj mówił o faunie. I zadał pytanie, czy chcesz być krukiem, czy chcesz być gołębicą. A ja może będę mówił o florze. Czy chcesz być drzewem, czy chcesz być owocem. I chcę mówić dzisiaj właśnie o owocach i o drzewie. I fragment Słowa Bożego, który chciałbym przeczytać, to jest Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. I od 17 wersetu, może do 20. Część kazania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po ich owocach poznacie, czy zbierają winogrona, ścierni albo z ostu figi. Tak każde drzewo dobre wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. I nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach ich poznacie. W naszym chrześcijańskim życiu każdy chce wydawać owoce. Każdy chciałby być, jak tutaj było, pastor użył tego słowa, chciałby być pionierem. Tylko że ludzie się dzielą na pionierów, dzielą się na osadników i dzielą się na kustoszy muzeum. Pionierzy to są ci, którzy idą, którzy zdobywają, którzy wytyczają kierunek, którzy wytyczają drogę, którzy nie patrzą się
na nic, ale prą do przodu. Osadnicy to są ci, którzy idą za nimi i zasiedlają dane ziemie, budują, zakładają miasta, zakładają społeczności, zakładają, budują koleje i tak dalej, i tak dalej. Ale są jeszcze kustosze, muzeum, którzy mają taką zmiotkę do kurzu i od czasu do czasu odkurzą to, co już jest. Ja myślę, że jesteście pionierami. Wierzę w to, że jesteście pionierami. Ale wracamy do tematu. Każdy z nas chciałby czymś być, chciałby kimś być, chciałby wydawać owoce. I widzisz owoc i od razu wiesz, czy powinieneś wiedzieć, albo wydaje się tobie, że wiesz, skąd jest. Widzisz jabłko i mówisz, pochodzi z jabłoni. Widzisz gruszkę, mówisz, że jest z gruszy, że drzewem jest grusza. Ale czy wszystkie owoce są dobre? Czy wszystkie owoce, które rosną na tych drzewach, są dobre? Wiecie, nie zawsze tak jest, że dobre drzewo, że drzewo rodzi tylko dobre owoce. Zawsze się zdarza się tak, że rodzą się i złe, i dobre owoce. I kiedy przyjrzymy się z bliska tym takim wspaniałym, czerwonym, wydaje się ładnym owocom, to może nas spotkać miła niespodzianka. Może się okazać, że ten owoc jest robaczywy. Może się okazać, że w środku gnije, ma tylko ładną skórkę. Może się okazać, że jakiś tam robak go tam zżera, a wreszcie, kiedy chcemy go spróbować, to się okazuje, że jest bardzo kwaśny i twardy i niedobry do jedzenia. Więc jak rozpoznać, że owoc pochodzi z dobrego drzewa? Wiecie, czasami mamy z tym problem. Bo żyjemy w takich czasach, że wielu ludzi, nawet ludzi wierzących, skupia się na owocu, nie pytając się o drzewo. W domyśle, myśląc, że wszystko jest okej, nie rozróżniamy, z jakiego to jest drzewa. Dzisiaj wielu ludzi może powiedzieć tak, zobacz na moje owoce, zobacz na moje uczynki, zobacz na moją służbę, zobacz na mój charakter, zobacz, jaki jestem uprzejmy, jaki jestem miły, jaki jestem dobry, jaki jestem wierny, jaki jestem uprzejmy. I wydawać by się mogło, my jako chrześcijanie od razu mówimy, to jest owoc Ducha Świętego. Tak czasami w uproszczeniu myślimy, że to jest owoc Ducha Świętego. Ale wiecie, mogą być to tylko cechy osobowości. Bo ja osobiście znam i myślę, że wielu z was też może podać przykłady, że znacie dobrych ludzi, uprzejmych, cichych, hojnych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga, a są dobrymi. A są dobrymi. Więc tak jak dzisiaj pastor mówił, czy jesteś krukiem, czy jesteś gołębicą, tak ja dzisiaj chciałbym pogłębić to i powiedzieć, z jakiego drzewa i jakim drzewem my jesteśmy. Jak odróżnić owoc, dobry owoc od tego owocu, który wydaje się, że jest dobry. Co według nas jest owocem? Co według ciebie jest owocem w twoim życiu, w twojej służbie? Sukces, wykształcenie, czasami jakieś dobra materialne, szczęście, brak choroby. Co jest owocem? Myślę, że po prostu my jako chrześcijanie myślimy inaczej. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeden fragment Słowa Bożego. Jest to Księga Izajasza w 5 rozdziale. 5 rozdział od samego początku. Po
Parę wiersów, parę wersetów. Zaśpiewam mojemu oblubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec miał winnicę na pagórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni. Zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne owoce. Teraz więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną a między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, a czego ja nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ono wydała złe owoce? Wiecie, kiedy czytamy ten fragment, to jest mowa o Kościele też. Możemy go w sensie duchowym Kościół przedstawić. Jest wszystko zostało przygotowane. Bóg wszystko przygotował. Wasz pastor, wasi przywódcy, wasi liderzy, wszystko, co jest możliwe, przygotowali. Macie piękną salę spotkań. Macie możliwość spotykania się. Jesteście karmieni Słowem. Słowem samego Boga. I wydawałoby się, że każdy człowiek, który tego słucha, powinien wydawać dobre owoce. A czasami się zdarza, że owoce były złe. Nie były takie, jak oczekujemy, jak Bóg oczekiwał. Bo przecież On na urodzajnym pagórku założył tą winnicę. Oczyścił nas, oczyścił nasze serca, usunął wszelki strach. Dał serce mięsiste, dał ducha, o którym żeśmy mówili, do naszego serca. Zbudował wieżę, która chroni tą winnicę. Kupił prasę, a jednak tych owoców nie było. Okazuje się, że owoc nie był dobry. Mimo wszystkiego owoc nie był dobry. Kiedy pamiętamy historię, przypowieść o czworakiej roli, to też owoc, który został, ziarno, które zostało zasiane, złożone w ziemię, ono było dobre. W każdym przypadku. Ale w trzech rolach, w trzech glebach plon był inny. Plon był inny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że czasami mimo wykonania wszystkiego nie mamy rezultatów? Dlaczego tak się dzieje? I odpowiedź znajdujemy w tej księdze Izajasza w 5 rozdziale. Też 20 i 21 werset mówi tak. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, a ciemność zamieniają światłość, a światłość w ciemność, a zamieniają gorycz w słodycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym rozumieniu za rozumnym. Kiedy dzisiaj patrzymy na nasze otoczenie, kiedy patrzymy, w jakich warunkach dzisiaj działamy, to możemy powiedzieć tak. Upadły wszystkie autorytety. Zostały złamane wszystkie autorytety. Nawet Słowo Boże jest wykorzystywane do innych celów. Rzeczy złe niektórzy z nas, niektórzy w świecie też nazywają dobrymi. Rzeczy dobre nazywają złymi. Światłość, jak czytamy, zamieniają w ciemność, a ciemność zamieniają w światłość. Grzech w usprawiedliwienie swoich potrzeb. Tak nie powinno być. Wielu dzisiaj zdaje się w to wchodzić. Dotyczy co
każdego obrazu, każdego obszaru naszego życia. Wiecie, często nie jest ważne to, co mówi Słowo Boże. Dlatego dzisiaj tak bardzo cenię sobie to, że tutaj jestem, gdzie Słowo Boże jest cenione. Wielu dzisiaj nie patrzy na to, co mówi Biblia odnośnie naszego życia, ale ważne jest to, żeby było po naszej myśli. Wiecie, to jest czysty humanizm. To jest czysty humanizm, to jest skupienie się na sobie. Słowo Boże przestrzega nas przed tym. Księga Jeremiasza, 17 rozdziale, mówi: przeklęty mąż, który polega na sobie. Przeklęty mąż, który polega na sobie. On jest jak jałowiec na stepie. Wiecie, jałowiec też może wydawać owoce, daje jagody, ale to nie są te jagody, które my znamy. One w końcu przynoszą śmierć. I kiedy Pan Jezus, pytali się Pana Jezusa, faryzeusze, odnośnie tego tematu, co jest tym owocem? Czy mamy kłaść nacisk na owoce, czy też na drzewo? On ten problem rozwiązał jednoznacznie. Powiedział tak: chcecie mieć dobre owoce? Zasadźcie dobre drzewo. Chcecie mieć dobre owoce? Zasadźcie dobre drzewo. Wtedy owoc będzie dobry. To tak naprawdę drzewo decyduje o owocu, a nie owoc decyduje o drzewie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy to mieli bardzo na uwadze, dlatego że to wszystko, przez co zbór przeszedł, to wszystko, co żeście osiągnęli, to wszystko, kim dzisiaj jesteście, to było i jest możliwe tylko dzięki Bogu. Dzięki temu, że trwaliście w Bogu. Tak jak pastor Tomasz powiedział, że u Boga wszystko jest możliwe. Gdybyście patrzyli na okoliczności, gdybyście patrzyli fizycznymi oczyma na naszą służbę, na to, kto co wam mówi, nigdy byście nie doszli do tego miejsca, w którym jesteście dzisiaj. Tylko dzięki wierze, tylko dzięki zaufaniu w Boga, tylko dzięki zaufaniu w Jego Słowo jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. Tylko dzięki temu, że jesteście tą głębicą. Tylko dzięki temu, że jesteście drzewem zasadzonym nad strumieniami wód, który wydaje owoc we właściwym czasie. Biblia, kiedy mówi o owocach, ona nigdy nie mówi o ludziach. I nigdy nie utożsamia ludzi z owocami. Ona, kiedy mówi o ludziach, dziękuję. Kiedy Biblia mówi o drzewie, to zawsze ma na myśli człowieka. Zawsze ma na myśli człowieka. I teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, jakie te owoce według Biblii powinniśmy wydawać. Jakie to są owoce? Bo na dobrym drzewie występują tylko dobre owoce i tak naprawdę ja wyczytałem, może znajdziecie więcej, ja znalazłem trzy. Znalazłem trzy owoce, które my jako wierzący powinniśmy wydawać. I tego wam życzę, żebyście obfitowali właśnie w te owoce. Pierwszy owoc, o którym mówimy, jest to owoc opisany w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, 8 wersecie. Tam jest napisane, abyśmy wydawali owoc godny upamiętania.
abyśmy wydawali owoc godny upamiętania. Wiecie, co to jest upamiętanie? Przecież kiedy Jan Chrzciciel rozpoczął służbę, kiedy przygotowywał drogę dla Pana Jezusa, mówił, rozpoczął swoją służbę od tego, upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. Kiedy Pan Jezus, nasz Pan, nasz Mistrz, nasz Zbawiciel rozpoczynał służbę, to mówił, upamiętajcie się, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, wierzcie w Ewangelii. Powtórzył dokładnie to, co mówił Jan Chrzciciel. Kiedy Piotr głosił kazanie w Dzień Zielonych Świąt, powiedział na pytanie, co mamy czynić, odpowiedział, upamiętajcie się i wierzcie. A więc każdy z nas musi wydać ten owoc, to dzisiaj było też mówione, musi wydać ten owoc, owoc upamiętania. To jest pokuta, to jest zrozumienie swojego grzechu, to jest pokuta, to jest odwrócenie się od grzechu, to jest przemienione życie, to jest nowonarodzenie, to jest zmiana sposobu mówienia, zmiana sposobu myślenia. Wiecie, to nie tylko przyjęcie zbawienia, ale nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset mówi o tym wyraźnie. Każdy, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A więc nie może być czegoś takiego, że my, a wielu ludzi tak robi, że mówią, jesteśmy zbawieni, ale nie jest przemienione ich życie. Robią to samo, co było wcześniej. Nie, to jest owoc upamiętania, to jest przemienione życie. Owoc upamiętania to jest przemienione życie. I teraz, jeżeli ktoś we własnych oczach wydaje się sprawiedliwy i to jest mu niepotrzebne, to wiecie, Pan Jezus nie przyszedł do tych, którzy się dobrze mają. On przyszedł do tych, którzy się źle mają. On przyszedł do tych, którzy Go potrzebują. On też przyszedł do tych, którzy Go pragną, którzy szukają, którzy na Jego słowo zmieniają swoje życie, upamiętają się i przemieniają swoje życie. Kto jest odpowiedzialny za wydawanie tego owocu? Ty. Ja, każdy z nas, każdy, kto słyszy słowo, każdy, kto słyszy Ewangelię, każdy, kto spotkał się z Chrystusem, jest odpowiedzialny za wydawanie tego owocu. Uwierzyłem, zaufałem, oddaję swoje życie Tobie. Chcę Tobie służyć. Przebacz mi za wszystkie moje winy. Twoja krew oczyszcza mnie z każdego grzechu. Nie będę już taki, jak byłem przedtem. Moje życie jest zmienione. To jest nasza decyzja. To jest mój wybór, żebym wydał taki owoc. Upamiętałem się. Wiecie, to jest jedna rzecz, ale drugi owoc, który występuje w Biblii pod wieloma nazwami. To też jest dobry owoc. W liście do Galacjan, 5 rozdziale, o 22, 23 wersecie, on jest nazwany owocem Ducha Świętego. To jest owoc Ducha. W liście do Efezjan, 5 rozdział, 9 werset, jest to owoc światłości. A w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, i w 12 rozdziale i 11 wersecie on jest nazwany też owocem sprawiedliwości. Ten drugi owoc, który jest w was, który wydajecie, który jest przyjemną wonią dla Chrystusa, ale i też dla tych, którzy są wokół was, to jest owoc nowego życia w Jezusie Chrystusie. To jest owoc przemienionego życia. To jest owoc, kiedy wkraczasz na drogę pójścia za Jezusem Chrystusem. To jest owoc, który przynosisz, uznając Go swoim Panem i Zbawicielem.
I możesz powiedzieć, już nie ja, ale On żyje. Już nie liczy się moje, ale liczy się Twoje, Panie. Już nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. I kiedy mówimy o tym owocu, to wiecie, kto jest odpowiedzialny za wydawanie tego owocu? Tak jak powiedzieliśmy, jedna z nas tego owocu to jest owoc Ducha. Jest odpowiedzialny Duch Święty. To Duch Święty wypracowuje ten owoc w nas. Nie my, ale Duch Święty. I teraz, żeby ten owoc w nas, w Tobie, we mnie i w Kościele zaistniał, Duch Święty musi być obecny w Twoim życiu. Duch Święty musi być obecny w Kościele. To my musimy dać Jemu miejsce, dać Jemu możliwość, żeby On, przemieniając nasze życie, mógł wydawać owoc Ducha Świętego. To przemienione życie, to ono się czymś charakteryzuje. To jest to, o czym żeśmy tutaj już mówili, o miłości do Boga, bezwarunkowej miłości do Boga, ale też o miłości, bezwarunkowej miłości do ludzi, dlatego że po miłości braterskiej nas poznają. Nie poznają nas na podstawie wiedzy, nie poznają nas, jak jesteśmy piękni, jak jesteśmy bogaci, ale poznają nas, jak funkcjonujemy, jakie relacje mamy z innymi. I to, co wy robicie, to ta pomoc dla tego obszaru, dla Olszynki, te wszystkie rzeczy, to jest właśnie okazanie tej miłości, że Duch Święty jest w was. Że On wypracowuje w was ten owoc. To On chce, żebyśmy i żebyście też byli pełni Ducha. On daje swoje dary w obfitości, ale trzeba dać miejsce Duchowi Świętemu. Kiedy mówimy przyjdź, kiedy mówimy, zapraszamy Go, to zapraszamy Go bez zastrzeżeń. Oddajemy Mu swoje życie bez zastrzeżeń. I wreszcie trzeci owoc, możemy o nim przeczytać zarówno w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 16 werset, jak i w liście do Rzymian, 7 rozdział, od 4 do 6 wersetu. To jest owoc Twojej służby. Owoc Twojej służby, owoc służby dla Boga i służby dla ludzi. To właśnie w tym owocu realizuje się to, o czym mówił Pan Jezus w kazaniu na górze, że wy jesteście solą ziemi, że wy jesteście światłością świata, że wy jesteście wonią Chrystusową, tak jak w liście do Koryntian jest napisane. To właśnie ten owoc Twojej służby, służby Kościoła, realizuje się właśnie tutaj. To my niesiemy odpowiedzialność. Nie po to, żeśmy zostali tylko i wyłącznie zbawieni, żeby być zbawieni, żeby się cieszyć. Nie po to, żeśmy zostali powołani do Królestwa Bożego, żeby się cieszyć, że inni nie weszli. Ale jesteśmy powołani do Królestwa Bożego, jesteśmy zbawieni, jesteśmy powołani też do uczniostwa, aby czynić uczniami innych, aby głosić Ewangelię. I to jest najważniejsze zadanie, to jest misja, która się nigdy nie zmieni. To jest owoc, który Kościół musi przynieść Jezusowi Chrystusowi. To jest owoc przemienionego życia. Bo dlaczego głosimy Ewangelię? Dlaczego ogarnia nas ten Boży smutek, że tylu ludzi nie słyszy, tylu ludzi nie jest zbawionych, tylu ludzi idzie do piekła? Dlaczego? Dlatego, że Twój wewnętrzny stan
poprzez Ducha Świętego, którym jesteś zapieczętowany, On wzywa cię do tego, abyś poszedł. On wzywa cię do tego, abyś szedł. On wzywa cię do tego, żebyś działał. Wiecie, ten dobry owoc, ten trzeci owoc twojej służby, twojego życia publicznego, on również objawia się w uczniostwie. Objawia się w uczniostwie. Nie wszyscy są uczniami. Albo, jeżeli są wszyscy uczniami, to nie wszyscy kończą szkołę. Jezus zachęca do tego, byśmy byli uczniami. A bycie uczniem to jest naśladowanie Go. Bycie uczniem to jest pójście za Nim, to jest stawanie się takim jak On. To jest upodabnianie się do Niego w myślach, w mowie, w tym, co On mówi, w tym, czego On naucza, w tym, jak On żył. I to jest zachęcanie też, żeby czynić uczniami innych. Tak jak wielki nakaz nam nakazuje. Tak jak wielki nakaz nam nakazuje. To jest to, żebyśmy też, tutaj na samym początku dzisiaj była mowa o pieniążkach. To jest to, żebyśmy też nie gromadzili sobie skarbów tutaj na ziemi, ale żeby całe nasze życie było skupione, abyśmy gromadzili skarb, który jest w niebie. Skarb, który daje ci Chrystus. I jeżeli jesteśmy zanurzeni w Chrystusie, to będziesz wydawał dobre owoce. Kto jest odpowiedzialny za ten owoc? Odpowiedzialny jest Bóg z tobą, przy współdziałaniu z tobą, bo to On cię posyła, bo cię On powołuje, bo On też wysyła i namaszcza i wyposaża. Bóg we współdziałaniu. Bóg współdziała z tobą i ze mną i z Kościołem ku dobremu. Wtedy, kiedy wydajemy te wszystkie trzy rodzaje owoców, jesteś dobrym drzewem, który przynosi chwałę Jezusowi Chrystusowi. I to pokazuje całe nasze życie. Pierwszy owoc, owoc upamiętania. To jest twoja odpowiedź, moja odpowiedź, odpowiedź ludzi, którzy słyszą na wezwanie Jezusa Chrystusa, na głoszoną Ewangelię. To ja wydaję ten owoc. Ja jestem odpowiedzialny, bo to jest mój wybór. Ale moje przemienione życie, za moje przemienione życie wewnątrz mnie jest odpowiedzialny Duch Święty. Kiedy ja Go zapraszam, kiedy otwieram przed Nim swoje serce, kiedy pozwalam Mu, aby On wprowadzał pokój do mojego serca, wprowadzał nową nadzieję, wprowadzał nową życie, wtedy moje życie jest życiem cennym dla Niego i odzwierciedla Bożą chwałę. I trzeci owoc, o którym mówiłem, to jest owoc, kiedy zaczynasz działać na zewnątrz. Ty sam, napełniony, przepełniony Duchem Świętym, odkrywający swoje powołanie, idziesz na zewnątrz. Idziesz i głosisz Ewangelię innemu stworzeniu. Wtedy jesteś dobrym drzewem. Co z tego wynika? Dla ciebie, dla mnie, dla Kościoła i dla waszej też rocznicy. Bo to przecież 1/4 wieku. Tak się wydaje. To 25 lat to jest i mało, ale to jest i dużo. Abyście zawsze byli pionierami. Tak jak do tej pory, abyście byli pionierami. Abyście szli, abyście byli zapatrzeni na Jezusa Chrystusa, na sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Abyście nie zrażali się okolicznościami, które
was będą i spotykają i będą spotykały. Bóg, kiedy powołuje, kiedy tworzy swój Kościół, to nie rozpościera czerwonego dywanu przed wami. Ale tak jak Słowo Boże mówi, twoja i moja wiara i wiara Kościoła będzie sprawdzana. I patrząc na tą historię, na te 25 lat, możecie powiedzieć tak, wielokrotnie byliśmy sprawdzani. Wielokrotnie może i nasza wiara była na zakręcie, ale podnosiłem się każdego dnia. Ale każdego dnia miałem nową nadzieję, że będzie lepiej, że jutro będzie lepiej, że Bóg jest po mojej stronie, a z Bogiem wszystko jest możliwe. I ta nadzieja, ona podtrzymywała i przywództwo waszego zboru, i szczególnie tutaj pastora Mariana, ale też podtrzymywała każdego z was. Ja pamiętam was jeszcze, pamiętam w kinie Znicz. Pamiętam was tam nad tym warsztatem samochodowym. I pamiętam was tutaj, kiedy odbyło się pierwsze nabożeństwo tutaj. Pamiętam, kto mógł pomyśleć, kto z was, no może pastor, miał taką wizję, patrząc na tą stajnię, to była wozownia, patrząc na tą wozownię, że dzisiaj będzie tak wyglądał. Kto miał taką wizję? Ale z ochotą i z takim zapałem grupa z was, grupa ludzi zabrała się i wydzierała tą darni stąd. Wierząc, że to jest Boże dzieło. I może my czasami mówimy na wyrost. Czasami powołujemy się na pewne Boże obietnice, że Bóg będzie z nami, a sami tego nie czujemy. One stają się twoje wtedy, kiedy przyjmiesz je wiarą. One stają się twoje wtedy, kiedy przyjmiesz to jako swoje. Kiedy pójdziesz za tym. Kiedy nie będziesz się bał, nie będziesz się lękał. Wtedy, kiedy zaufasz całkowicie Panu. Kiedy to się staje? Staje się to wtedy, kiedy nie patrzysz na owoc, ale patrzysz na drzewo. Gdzie jesteś zasadzony? Gdzie jesteś zasadzony, zasadzona dzisiaj? Gdzie jest twoje miejsce? Możesz dużo umieć jak kruk. Ale wybór należy do ciebie. Przez te 25 lat doświadczyliście i wykazaliście, pełną ufność Panu. Przez 25 lat On was nie opuścił. W tym czasie znalazło się wszystko. Czy nie było chleba w odpowiednim czasie? Czy nie znaleźli się ludzie i nie znalazła się pomoc finansowa w odpowiednim czasie? Czy kiedykolwiek cierpieliście na jakiś głód, na jakieś trudności, które was przewyższały, przekraczały? Jeżeli tak było, to oddawaliście sprawę Panu i On w tym wszystkim błogosławił. Więc to, do czego was dzisiaj zachęcam, abyście nie oceniali, abyście nie klasyfikowali ludzi
od razu widząc jakiś owoc, ale byście patrzyli na drzewo. To jest ważniejsze, gdzie jestem zasadzony. Gdzie są moje korzenie? Gdzie jest moja przyszłość? Tak jak patrząc na was, tych wcześniej urodzonych, powiedziałam, zasadzeni w domu pańskim jeszcze w starości przynoszą owoc. To jest Psalm 139. Życzę wam, żebyście byli dobrymi drzewami. Życzę wam, abyście wzrastali, abyście przynosili owoc godny drzewa. Abyście zawsze wydawali te owoce we właściwym czasie. I aby tego owocu nigdy w waszym życiu i w życiu Kościoła nie zabrakło. Abyście byli owocnymi. Bóg to uczynił. Bóg wyposażył was we wszystko. I tak chcielibyśmy tutaj, pastorze, na twoje ręce wręczyć tobie taki kwiat, który jest zielony, który jest biały, tak jak gołębica, hortensja. A wiem, że jesteście dobrymi gospodarzami, to go posadzicie i on będzie przynosił też dobre owoce. Także tego wam serdecznie, serdecznie życzymy, aby to błogosławieństwo Pana, ono nigdy was nie opuszczało, aby całego zboru też to błogosławieństwo nie opuszczało, bo każdy z was jest cenny przed Bogiem. Pilnujcie tego, dbajcie o to, aby ten dom był zawsze domem modlitwy, ale też by był domem, w którym ludzie, którzy przyjdą z zewnątrz, znaleźli pokój, znaleźli radość i znaleźli przede wszystkim Chrystusa. Tego wam życzę. Niech wam Pan błogosławi.